A jak jeszcze mam jedno pytanie, jak Rada Miasta tego zapatruje się na projekt statutu i ordynacji wyborczej do dzieli, co jest przygotowywane? Nie wiem, na którym to już jest etapie. Powiem tak, że no jest to chyba w końcowej fazie ta ordynacja i chyba zostanie uchwalona i nic nie widzę, żeby tam jakieś były zmiany. Natomiast dzisiaj przyszły, ale to bardziej dotyczyło statutu miasta, przyszły pisma z kancelarii premiera, że zgadza się na dostęp jawny do wszelkiej informacji, czyli każdy mieszkaniec, który przyjdzie, to jest no, czasami uciążliwe, ale każdy mieszkaniec, który przyjdzie i poprosi o dokumenty, musi być udostępnione i to jest jasno powiedziane. Więc to jest taka mniej dobra rzecz. Natomiast także było mniej dobre, bo czasami kłopotliwe, jeżeli chodzi o Szołomów. Przepraszam, że tak mówię, ale doskonale się rozumiemy. Natomiast druga rzecz to dotyczy, ale to już było wystąpienie prezydenta i na razie nie rozpatrywaliśmy tego, dotyczy archiwizacji zapisów dźwiękowych sesji, takich różnych rzeczy. Ale to. Póki co jeszcze statut dzielnic nie jest zmieniany, są przymiarki, ale dopóki nie zostanie uchwalony do końca wszelkie zmiany w statucie miasta, statut dzielnic pozostaje bez zmian. W związku z tym ani nikt nie będzie reformował ilości dzielnic, ani nie będzie reformował ilości radnych, bo ilość radnych wynika z ustawy, a nie z żadnych uchwał Rady Miasta, więc możecie być spokojni, że 21 będzie właśnie dzielnicy dalej. No, natomiast jeżeli chodzi o ordynację, to pewnie jest najważniejszy, chyba najgorszy ten problem związany z zameldowaniem i z tym, jak kogoś się zweryfikować. Ale nie pamiętam, proszę, może postaram się odpowiedzieć, jak to jest. W mailu w każdym bądź razie nie wiem, czy prawnicy miejscy się już na ten temat wypowiedzieli, jak to należy traktować. To jest właściwie największy dylemat. Ja mam jeszcze...